Harald Pięknowłosy. Dzięki zwycięstwu pod Hafrsfjord zjednoczył Norwegię i ogłosił się jej pierwszym królem. Bitwa była bardzo zacięta, ale sromotną klęskę ponieśli w niej przeciwnicy Haralda, Erik z Hordaland i Sjotve Denrike. Po tej bitwie w Norwegii rozpętał się pokój. Kawał drogi dziś przed nami. Stavanger nie leży za płotem, a 500 km trasy to nie jest spacerek z pieskiem. Powieczki. Wyjeżdżamy już w piątek, by nie spóźnić się na sobotnią bitwę pod Hafrsfjord, o której już Wam opowiedziałem, a z powodu której przypadkowi świadkowie mieli z nas pewnie niezłą bekę. Tak czy inaczej, witajcie w trzecim odcinku. Po krótkiej nocy i porannej bitwie ruszamy na Preikestolen, jeden z najbardziej znanych i popularnych obiektów turystycznych w Norwegii. Na słynną Ambonę wiedzie dobrze utrzymany 4-kilometrowy szlak, a poranne mgły, które nas nieco niepokoiły, zafundowały nam dodatkowe efekty wizualne. Popatrzcie, Preikestolen to skała opadająca w dół na wysokość 604 metrów i jest to piąty najwyższy klif w Europie. Co ciekawe, wcale nie najwyższy w Norwegii. Przebija go bowiem lider europejskich rankingów, 860-metrowy Hornelen, położony w zachodniej Norwegii, na który na pewno się wybierzemy. Większość turystów kończy swoją wędrówkę na skalnej półce, po czym schodzą w dół. Nie wiedzą, co tracą. Najlepszy widok na Preikestolen osiąga się bowiem idąc jeszcze wyżej. A co jest wyżej? Ciepłe jeziorka? Uroczy płaskowyż? Cisza, spokój? I te nieziemskie widoki. A jak powstał twór zwany Amboną? Podobno 10 tysięcy lat temu Preikestolen była nikomu nieznaną skałą. Samotną, zmarzniętą. Aż którejś mroźnej zimy coś w niej pękło, nadając skalę dzisiejszy kształt. Tyle geologii, a my powoli wracamy do cywilizacji. Czas odwiedzić czwarte co do wielkości norweskie miasto Stavanger, liczące około 125 tysięcy mieszkańców. W czasie godzinnego spaceru podziwiamy między innymi kilka oryginalnych murali i rzucamy okiem na romańską katedrę z przełomu XI i XII wieku. Stavanger od lat stoi na żegludze, rybołówstwie i masowej produkcji konserw, a od 1969 roku jest stolicą przemysłu naftowego w norweskiej części Morza Północnego. A my lądujemy w miłym domku, w którym mijający dzień żegnamy kolacją. A kolejny witamy śniadaniem. Dzisiaj naszym celem jest Sierak Bolten, czyli słynny kamień zakleszczony pomiędzy skałami, pod którym jest niemal kilometrowa przepaść. Preikestolen i Sierak są położone po dwóch stronach tego samego fiordu, a odległość między nimi to w prostej linii zaledwie 15 km. Trasa samochodowa liczy jednak aż 130 km. Od rana pierwsze skrzypce, tak jak i wczoraj, odgrywa mgła, którą z czasem rozwiewa na szczęście wiatr. No co, przecieram szlaki! Po prawej stronie cały czas towarzyszy nam Lysefjord, a jego błękitne wody dopełniają symetrii z pozbawionym już chmur niebem. Góra, dół, góra, dół, zakręt, schodki, liny, jeziorko, trochę śniegu i mamy Sierak. Nie każdy decyduje się stanąć na kamieniu, choć był śmiałek, który wjechał tam nawet rowerem. Mowa jednak o mistrzu świata rowerowego trialu. Sierak jest również bardzo popularnym miejscem base jumpingu.
Ta ekstremalna odmiana skoków spadochronowych nie zawsze kończy się dobrze. Co 300 skok skutkuje wypadkiem, a co 3000 śmiercią. Takich przypadków odnotowano już kilkanaście. Tak jak w przypadku Kleikestulen, większość turystów traktuje Szirak jako punkt docelowy, ale część z nas wspina się jeszcze dalej. Szirak, widziany z szerszej perspektywy, daje kolejną porcję niesamowitych wrażeń. Czas jednak nagli, bo musimy zdążyć na ostatni prom z Lisebotn, którym odpłynie Iwona. Po krótkim pożegnaniu oddalamy się w stronę Oslo drogami przypominającymi bardziej wirtualne światy wyścigowych rajdów niż realny świat. Lato jest gorące. Po drodze zatrzymujemy się w uroczym miejscu Setesdal, gdzie nie możemy się oprzeć krystalicznie czystej i jak na Norwegię dość ciepłej wodzie. A po takim relaksie reszta podróży jest już tylko czystą przyjemnością. Na dziś to tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hello.